Witam wszystkich widzów. Ten odcinek bardzo będzie przydatny początkującym akwarystom. Spróbuję odpowiedzieć na najczęstsze pytania zadawane kupującymi, jak przed kupnem zestawów akwariowych, tak i po zakupie. Spróbuję uporządkować pytania tematycznie. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwonka i wystawienia komentarzy. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pytanie. Byłem w sklepie zoologicznym i widziałem rybek, tanio pręgowanych, ale w dziwnych kolorach. Zielonym, fioletowym, różowym, czerwonym. Czy to są nowe jakieś odmiany? Ile sztuk proponuje Pan kupić do 60-litrowego akwarium? To są danio pręgowane, ale zmodyfikowane genetycznie. Tu warto zaznaczyć, że oprócz danio niestety można spotkać tak samo genetycznie zmodyfikowanych skalarów, brzanek, żalobniczek, bystrzyków itd. W Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich ryb. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara od 500 do 5000 zł. Bardzo dziwne jest, że niektórzy na YouTubie wystawiają filmiki z rybkami GMO, tym samym reklamują te zakazane odmiany, więc w żadnym przypadku nie kupować. A co zrobić, jeżeli już mamy kupione takie rybki? Jeśli ilość takich rybek nie jest duża, to przepisy pozwalają nie utylizować tych rybek. Pytanie. Chcemy kupić akwarium dla dziecka. Proszę podpowiedzieć, jakie ma być duże. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. Pierwszy akwarium dla dziecka, który chcemy kupić, powinien być mały, na przykład 25-litrowy, żeby ułatwić dziecku opiekę nad rybkami. Ale niestety to nie jest tak, ponieważ im akwarium mniejszy, tym trudniej złapać równowagę biologiczną. Chyba, że to ma być akwarium dla jednego wojownika. To więc jaka powinna być wielkość pierwszego akwarium? Zaczniemy jednak od tego, gdzie w pokoju trzeba postawić akwarium. Akwarium trzeba postawić w takim miejscu, żeby promienie słoneczne nie trafiały bezpośrednio na szybę akwarium, ponieważ w przeciwnym przypadku rozwiną się glony, szyby akwarium będą zielone, a woda będzie miała nieprzyjemny zapach. Wielkość akwarium najlepiej pasująca to jest od 45 litrów, czyli wymiary 50x30x30, do 72 litrów, wymiary 60x30x40. Tu też trzeba wziąć pod uwagę to, że rośliny przeważnie rosną do góry, więc im akwarium będzie wyższy, tym bardziej będzie widowiskowy. Pytanie, ile kilogramów zwierku trzeba kupić do akwarium? Zazwyczaj wysokość podłoża w akwarium powinna wynosić od 4 do 5 cm. Ilość zwierku do pojemności obliczamy według reguły. Długość akwarium razy szerokość, razy wysokość podłoża, razy 1,5. Czyli jeśli akwarium ma podstawę 60x30, to ilość zwierku wyniesie 60x30x4x1,5 kg. Więc wychodzi około 11 kg. Pytanie. Kupiłam zwierek w sklepie, wsypałam do akwarium, wlałam wodę, a woda się zrobiła bardzo mętna. Dlaczego? Zakupiony zwierek trzeba obowiązkowo wypłukać w kuwecie nawet kilkanaście razy tak, żeby woda była przezroczysta. Dopiero później taki wypłukany zwierek można wsypać do akwarium. Pytanie. Czy muszę obowiązkowo podlać matę pod akwarium? Zdecydowanie tak, ponieważ wystarczy nawet jedno ziarenko piasku lub zbirku między akwarium a komodą, na której stoi akwarium, żeby szyba dolna pękła. Pytanie. Jaki ma być poziom wody w akwarium? Poziom wody w akwarium powinien być niższy przynajmniej o 5 cm od górnej krawędzi szyby. Jeśli poziom wody będzie wyższy, to jest bardzo wysokie ryzyko zalania szafki. Pytanie. Jaka wysokość akwarium, na przykład 25-litrowego, wraz z pokrywą? Mam wnękę 35 cm i chcę tam postawić akwarium. Tu trzeba wziąć pod uwagę nie tylko łączną wysokość,
ale i to, że pokrywę trzeba podnosić, żeby można było na przykład posprzątać lub posadzić nowe roślinki i tak dalej. Pytanie. Ile można kupić rybek do 25-litrowego akwarium? Mieliśmy przypadek, gdy kupująca po zakupie u nas 25-litrowego akwarium poszła do sklepu zoologicznego. Powiedziała, że kupiła akwarium, podała pojemność i chciała kupić rybki do tego akwarium. Uczciwy sprzedawca sprzedał klientce 32 rybki, które oczywiście zaczęły zdychać. Pani poszła do sklepu, powiedziała, że rybki nie przeżyły, a pracownik sklepu zwalił winę na to, że to jest wina filtra i grzalki. Przy okazji sprzedał filtr i grzalkę i kolejnych rybek, część których też nie przeżyła. Więc jeśli kupujemy akwarium 25-litrowe, to musimy przeliczyć. Po pierwsze, poziom wody w akwarium powinien być niższy o 5 cm. Dalej, wysokość podłoża ma wynosić od 4 do 5 cm. Więc zostaje nam około od 15 do 18 litrów wody. Na jedną rybkę, na przykład głupik, potrzebujemy od 1,5 litra wody. Więc możemy kupić od 6 do 8 samych głupików. Tu też trzeba wziąć pod uwagę to, że głupiki będą się mnożyły. Pytanie. Jaka ma być temperatura wody w akwarium? Dla większości gatunków ryb optymalna temperatura to około 25 stopni. Ale są również gatunki, takie na przykład jak bojownik lub pielęgniczka Ramireza, które potrzebują wyższą temperaturę około 28 stopni. Tu warto zaznaczyć, że bardzo ważne, żeby nie było skoków temperatury raz 22, a raz 28. To doprowadza niestety do różnych chorób. Właśnie dlatego grzalka powinna być cały czas włączona. Pytanie, ile godzin dziennie ma być włączony filtr? Filtr jednocześnie jak czyści wodę w akwarium mechanicznie, tak i na powietrze. Więc powinien być tak samo jak grzalka włączony przez całą dobę. Chyba że mamy rybki labiryntowe, takie jak gurami, bojowniki, wielkopłetwy, prętniki, które oddychają powietrzem, a nie tlenem z wody. Pytanie. Akwarium postawiliśmy, jak Pan zaproponował, w takim miejscu, gdzie promienie słoneczne nie trafiają bezpośrednio na akwarium, a woda jest zielona i ma nieprzyjemny zapach. Do tego jeszcze wszystkie szyby są zielone. Pokrywa jest założona, włączamy rano i wyłączamy wieczorem. Mamy kilka glonojadów, ale nie dają rady. Dlaczego tak się dzieje? Tu trzeba zaznaczyć, że glony rozwijają się tylko, gdy mamy albo za mocne światło, albo za długo zostawiliśmy światło włączone. Więc w okresie letnim, czyli od kwietnia do połowy października, włączamy oświetlenie wieczorem na 2-3 godziny. A w okresie zimowym, czyli od października do kwietnia, na 3-4 godziny. Odnośnie glonojadu. Glonojady wbrew swojej nazwie nie zjadają glonu. Owszem, dzieci rybek są pokarmy roślinne, ale te rybki nie wyczyszczą nam szyby akwarium, jeśli będą głony. Pytanie. Kupiłam rybek do akwarium, ale zauważyłam, że po kilku dniach nie ma kilku głupików. Szukam, ale nie widzę ich. Na ten temat mamy filmik ustawiony na YouTubie, jak wybrać ryb do akwarium towarzyskiego. Zachęcam do obejrzenia. Pytanie. Jak często trzeba zmieniać wodę w akwarium? Wodę w akwarium trzeba nie zmieniać, a podmieniać tygodniowo około 20-25% w zależności od obsady. Można nawet bezpośrednio dolewać wodę wodociągową o odpowiedniej temperaturze. Ale lepiej już mieć przygotowaną wodę do podmiany. Lub do kranowej wody dolać kilka kropelek uzdatniacza, na przykład tonika. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.